nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe przejść właśnie z tego, płynnie przejść z tego etapu bycia zawodnikiem, bycia trenerem, bycia dyrektorem i na końcu bycia prezesem. Co więcej, z kilkoma zawodnikami, których mamy w naszym składzie, miałem okazję grać, miałem okazję występować, czy to właśnie w klubie, czy w reprezentacji naszego kraju. Znamy się bardzo dobrze. Siedzieliśmy kiedyś razem w szatni. Spędzaliśmy wiele godzin w podróżach. Kiedy dostałem ofertę z Kędzierzyna, to tak naprawdę za dużo się nie zastanawiałem. Była to bardzo dobra oferta do dobrego klubu, który tak naprawdę miał troszeczkę gorszy sezon, ale miał bardzo dobry pomysł na zespół i no tak jak powiedziałem, za długo się nie zastanawiałem, tylko tak naprawdę to była kwestia, żeby dogadać szczegóły i zdecydowałem się praktycznie od razu przenieść do Kędzierzyna. I come to Zaxa Kędzierzyn the season 2015-2016. I come here because I heard only good thing about Zaxa and the club, the organization. It was a new project for the club to try to go to the playoff and try to win some title. And we did it, so I'm happy about this. Czy w Zaxie na pewno jest to, że to jest, są mega duże tradycje i to się czuje też, jak się przychodzi, jak się podpisuje kontrakt w Kędzierzynie, to odczuwa się to, że ten klub ma historię i chce się tam grać, chce się zdobywać kolejne tytuły. Zdobycie Pucharu Polski właśnie z Danielem Castellanim. Ale chyba takim najbardziej, który zapadł mi w pamięci, to było zdobycie Mistrzostwa Polski w Rzeszowie na wyjeździe i wtedy mieliśmy taki mały, powiedzmy sobie, zakład, umowę, że w momencie, kiedy zdobędziemy Mistrzostwo Polski, to wtedy akurat jeszcze miałem brodę, to ta broda zostanie po prostu ogolona, ostrzyżona i po ostatnim gwizdku oczywiście wielkiej euforii, nie wiadomo skąd, znalazły się jakieś stare, zardzewiałe nożyczki, którymi próbowano ściąć mi tą brodę, a później dzieła już chłopaki dokończyli w szatni i no to było takie chyba najlepsze wspomnienie.